Brexit na pewno odbije się negatywnie na filmach w Wielkiej Brytanii, w zależności od scenariusza, to znaczy w zależności od tego, czy Wielka Brytania wynegocjuje po swoim wyjściu z Unii umowę o wolnym handlu, czy nie, to straty Wielkiej Brytanii będą sięgały między 17 a 30 miliardów funtów w latach 2017-2019. No i stracą w Wielkiej Brytanii praktycznie wszystkie sektory. Na pewno bardzo dużo straci sektor usług finansowych, który jest główną branżą w Wielkiej Brytanii, bo warto wiedzieć, że niemal 30% usług tego sektora jest de facto importowanych ze Stanów Zjednoczonych, no bo to są globalne firmy finansowe. I jeśli Wielka Brytania z Unii wyjdzie, to przestanie być atrakcyjne oferowanie usług Europie poprzez Wielką Brytanię. Będzie to można robić bezpośrednio ze Stanów, czyli od razu o 30% spadnie przychód firm usługowych z branży finansowej. Stracą zarówno importerzy, jak i eksporterzy. Importerzy ze względu na to, że Wielka Brytania będzie miała dużo słabszą walutę niż w momencie, kiedy jest w Unii, a zatem spadnie siła nabywcza Brytyjczyków. Eksporterzy stracą natomiast dlatego, że obecnie Wielka Brytania, będąc w Unii, nie ma żadnych barier celnych, a po wyjściu z Unii takie bariery zapewne powstaną, zatem eksport do Unii Europejskiej również spadnie. My szacujemy, że straty polskiego eksportu będą mniej więcej w okolicach 700 milionów euro. To będzie w miarę równo rozłożone pomiędzy różne gałęzie gospodarki. Na pewno straci trochę przemysł spożywczy, dlatego że sporo towarów spożywczych do Wielkiej Brytanii eksportujemy, a to spadnie po pierwsze dlatego, że pewnie sporo Polaków z Wielkiej Brytanii wróci, więc popyt na polskie produkty spożywcze spadnie, a po drugie no, część tych produktów stanie się dla Brytyjczyków być może zbyt drogie. Stracą również producenci AGD i RTV, bo nasz eksport do Wielkiej Brytanii również jest w tym zakresie dość duży, a po Brexicie naturalnie ten eksport spadnie. No a poza tym wszelkie inne branże po trochu, meble, części samochodowe, również chemia, również pewnie w jakiejś części usługi.